Przed nami spotkanie i emocje na pewno na najwyższym poziomie. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. Piłkarze Lyonu rozpoczęli spotkanie. Mam nadzieję na interesujący futbol. Grenier. Czy to wykorzysta? Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Groźnie, ale zdążyli na czas. Messi. Mamy centrę. Dobrze teraz obrońca przechwycił to dośrodkowanie. Mogli się spodziewać innego potraktowania. Gwizdy kibiców po zagraniu do bramkarza. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. Depay. Barcelona teraz przed szansą. Popatrzmy. Dobrze dograł. Centra groźnie. No i przejęcie dośrodkowania przez obronę. Ładne podanie. Znakomicie ze skrzydła. Mocne uderzenie głową. Szansa Lyonu, rzut rożnego. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Na co dzień arena rozgrywek zespołu Olympique Lyon. Stade Gerland powstał ponad 87 lat temu. Ostatecznie do użytku został oddany w 1920 roku. Ale warto przypomnieć, że na jego budowę miały wpływ także wydarzenia związane z I wojną światową. Wznowienie gry rzutem z autu pod polem karnym rywala. Kapitalna wrzutka! Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Gol! Brawo, Barcelona! Brawo, znakomicie to rozegrali. Dodatkowo ładna współpraca całego zespołu przy tym golu. Grenier. Pie. Grenier. Pięknie podał. Mogą zdeprymować. No, będzie gol! Brawo dla liniowego. Jest spalony. Filipe Coutinho. Przejmują gracze Olympique. O, ładnie to zrobił. Przejęli piłkę. Messi. Przejmują gracze Olympique. Ederson. Barca rozpocznie grę od rzutu z autu. De Jong. Messi. Bez wątpienia jest napastnikiem znakomitym, piłkarzem kompletnym. Dobrze podał.
Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. No, trwa oblężenie bramki rywala, długi okres wymiany piłki. Offside sygnalizował spalonego, który jednak nie zostaje odgwizdany. De Jong. Depay. Znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Lyon wciąż w defensywie. Rzut rożny dla przeciwników. Xavi rozpocznie grę rzutem z autu. Filipe Coutinho. Ma czas, żeby dośrodkować. Szansa Barsy, rzut rożnego. Pierwsza odsłona poza nami. Minęło 45 minut. Niezbyt ciekawa pierwsza połowa za nami. Niewiele akcji, strzałów. Może po przerwie statystyki będą wyglądały lepiej. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Ładna seria podań. Brawo. Dobre podanie. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. De Jong. I zagranie głową. Ma dzisiaj ciąg na bramkę, tym razem jednak nieskutecznie. Na razie ma jedno trafienie i widać, chce trafić po raz drugi. Tym strzałem głową chciał zaskoczyć. To nie był ładny strzał, ale trzeba ich pochwalić za to, że próbują. Przejmują gracze Olympique. Marcelo. Boateng. Marcelo. Fontaine. Ederson. Szaleńczy atakuje obrońca. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Muszę utrzymać przy piłce. Czy to wykorzysta? Strzał został zablokowany. Będzie karny dla Barsy. Piłka w siatce. No bardzo ładnie karnego zamienił na bramkę. Spokojnie i bardzo precyzyjnie uderzył. Kie. Shaqiri. Kie. Ładne podanie. Ależ doskonały zwód i zgubił obrońcę. Zakręcił nim tak, że nie wiedział nawet jak się nazywa. Przejmują gracze Olympique. No, dobra okazja będzie. Strzela! Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokował, ale świetnie zablokował. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim.
przejmują gracze Barsy. Jest szansa na wrzucenie z autu w pole karne. Zdecydował się na strzał. Broni i grają dalej. Wybornie gra dzisiaj bramkarz. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Gry nie. Dostrzegł partnera. Wychodzi na czystą pozycję. No i ucieczka została zastopowana. Mają teraz okazję. Zatrzymany atak. Wybijają teraz do przodu. Wybili, szkoda, że niedokładnie i znowu rywale atakują. Świetnie zagrał. Dobrze w pole karne. Do kogo zagrywał? Aut dla rywali. Zmiana w zespole prowadzącym w drugiej części spotkania. De Jong. Sergio Busquets. Xavi. Podaje z powrotem. Filipe Coutinho. Przekazał piłkę partnerowi. Dzisiaj naprawdę z przyjemnością patrzy się na ich grę. Świetna wymiana podań. Wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Udane podanie. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. De Jong. O, udało mu się ładnie podać. Jeśli był spalony, to minimalny. Ten gwizdek oznacza koniec meczu.